Czy wiesz, jaka jest różnica pomiędzy tym, że coś wiesz, a w coś wierzysz? Różnica jest ogromna i słowa w tym przypadku mają ogromne znaczenie. Jeżeli wyznaczasz sobie jakiś konkretny cel i wierzysz, że uda Ci się go osiągnąć, wówczas istnieje pewne ryzyko dla Twojego umysłu podświadomego, skoro wierzysz, ok, ale czy musisz się zdecydować na to i działać w tym kierunku? Wiara zawsze opiera się na tym, że jest nadzieja, że mi się uda. Być może coś mi się uda. Być może przekroczę pułap. Być może uda mi się schudnąć. Wierzę, że uda mi się osiągnąć wyższe zarobki, zmienić pracę, zmienić partnera, poprawić relacje. Natomiast gdy jesteś pewny tego, że coś się uda Tobie zmienić, jesteś wtedy zdecydowany, bo wiesz, że Ci się uda. Podejmując decyzję, wiesz, że wytrwasz do końca, że to będzie Twoja droga, bez względu na to, co po drodze się wydarzy, bez względu na to, ile trzeba będzie trudu, ile trzeba będzie pracy włożyć w to, aby zmiana zaszła. Dlatego różnica pomiędzy tym, że wiem, że uda mi się zrealizować dany cel, czy też po prostu w niego wierzę, ale nie do końca jestem zdecydowany, czy ruszę do przodu, czy uda mi się dotrzeć do końca, czy uda mi się go zrealizować, jest ogromna, zwłaszcza dla Twojego umysłu świadomego. Dlatego decydując się, podejmując decyzję na temat realizacji jakiegoś planu, realizacji jakiegoś celu, marzenia, zastanów się i zadaj sobie pytanie, czy jestem gotowa na to, żeby go zrealizować, czy wiem, że mi się uda, czy wiem, że zaryzykuję i będę działać bez względu na wszystko, czy po prostu wierzę, mam nadzieję, być może będzie tak, być może mi się uda i podchodzę do tego z nadzieją, ale bez pewności. Różnica jest ogromna dla Twojego umysłu świadomego i dla Ciebie, ponieważ albo masz motywację do działania i działasz, albo po prostu rzucasz życzenie i liczysz na to, że wszystko ułoży się tak, żeby to zadziałało, ale Ty nie musisz w tym przypadku nic robić.